Trójkąt Bermudzki to jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na całym świecie. Przez większość ludzi jest uznawany za wodny obszar na Oceanie Atlantyckim, gdzie dochodzi do zjawisk paranormalnych. Między innymi są to zaginięcia statków, samolotów, a nawet teorie o pojawianiu się tam istot pozaziemskich. W tym filmie postaram się przetrwać 24 godziny na Trójkącie Bermudzkim w Minecraft. Świat, na którym będę grał, składa się z wielkiego oceanu, na którym są pozostawione różnego rodzaju statki oraz dungeony. Podczas odcinka będę grał na trybie hardcore, co oznacza mniej więcej tyle, że gdy zginę, mój świat zostanie usunięty na zawsze, a film w tym samym momencie się skończy. Warto wspomnieć o tym, że całość będzie się toczyć na specjalnie przygotowanej paczce modów, a ja będę miał do wykonania trzy główne zadania. Pierwszym zadaniem jest zrobienie netherite'owej zbroi, drugim zadaniem jest zbudowanie statku, a trzecim najtrudniejszym zadaniem jest walka z bossem, który znajduje się na jednej z wysp niedaleko Trójkąta Bermudzkiego. Jednak aby zrobić to zadanie, najpierw będę musiał wykonać dwa poprzednie. Na samym początku pojawiłem się na tratwie ze skrzynią, a moim oczom ukazała się ogromna burza. Dobra, jesteśmy na świecie, więc chyba możemy zaczynać, co to był za piorun teraz. Nie spodziewałem się, że od razu tutaj będzie burza. Mam nadzieję, że jakiś rekin nie od razu tutaj nie zje. W każdym razie też widzę tutaj od razu jakieś, nie wiem, czy łodzie, czy coś. Tutaj to mi się od razu rzuciło w oczy, że jest tutaj coś, co wygląda w ogóle jak jacht. No to dobra, zaczynamy z grubej rury. Mamy skrzynkę, a w skrzynce nic ciekawego. W sumie jak jesteśmy na tej tratwie, to od razu bym może zebrał z niej drewno i bym zrobił z tego drewna łódkę. Naprawdę liczę na to, że żaden... Co jest? Coś mnie ugryzło. Dobra, robimy crafting i robimy łódkę. Naprawdę liczę na to, że nic mi się złego nie stanie. Co to jest? Co to było? Gdy tylko zebrałem drewno, uznałem, że nie ma na co czekać i od razu chciałem popłynąć na jakiś statek, ponieważ liczyłem na to, że będzie tam o wiele bezpieczniej. Ale tam już od razu widzę jakiś kolejny statek. Z tego co widzę, nic złego tutaj nam nie grozi na tym statku, więc fajnie. Jesteśmy na Trójkącie Bermudzkim i musimy tutaj przetrwać 24 godziny. No i jak to na Trójkącie Bermudzkim, jest wiele różnych dziwnych rzeczy. Trójkąt Bermudzki w normalnym świecie jest głównie znany z tego, że są na nim różne jakieś anomalie i tak dalej. No i tak samo wydaje mi się, że będzie właśnie w Minecrafcie na tym świecie. Kompletnie nie wiem, czego się spodziewać, tak szczerze. Jestem teraz na paczce modów, która ma ich, nie wiem, z 40. Więc no na pewno będzie dużo fajnych modów. Dużo modów, które będą miały za zadanie nam utrudnić rozgrywkę. No ale dobra, no. Ej, wydaje mi się, czy... Dobra, deszcz przestał padać. Tak jasno się teraz zrobiło. Czy to jest właśnie jakaś anomalia z Trójkąta Bermudzkiego, czy coś? Bo tak strasznie jasno jest z tej strony. Czy nas właśnie porywa UFO? Co to jest? Aha! Co jest? On do nas przypłynął? Dobra, zamkniemy się tu i zrobię szybko jakiś może... Nie do końca wiem sobie nawet, co zrobić. Dobra, niech będzie siekiera. Dobra, tutaj jest. On ma jakiś łuk. Halo, co tam u ciebie? Dobra, nie trafił. Zobaczmy, co jest w tej skrzynce. Okej, no i takie itemy na starty jak najbardziej mi odpowiadają. Póki co zrobię siekierę. No i oczywiście do tej siekiery zrobię sobie tarczę. Czy on mi ukradł łódkę właśnie? Au! Dobra, spróbowałbym go pokonać w takim razie. Dobra. Oj. Dobra, zabiłem go, nice. Fajnie. Co jest? Czemu ta woda mnie bije? Drugi raz już, trzeci, Dobra, dobra, dobra. Albo mi się wydaje, albo za każdym razem jak nurkuję w wodzie, to ona mnie zaczyna bić. Po opróżnieniu jachtu nie chciałem się zatrzymywać i postanowiłem sprawdzić kolejne obiekty, które znajdują się na wodzie. No dobra, no to myślę, że w sumie w 100% opróżniliśmy ten jacht. Teraz chciałbym zobaczyć, czym jest to coś. Tam jest nasza tratwa, więc wcale aż tak się nie oddaliliśmy od niej. Czyli to w sumie nie jest nic ciekawego. Widzę tutaj wełnę, tutaj też w sumie była wełna, a wełnę sobie wezmę, żeby zrobić łóżko. Póki co chciałbym od razu popłynąć na tamten statek, bo ten jacht był naprawdę fajny i liczę na to, że ten statek też taki będzie. No dobra, popłyniemy tam po prostu. No już widzę, że ten statek jest mniej fajny. Raczej chyba póki co nie chcę tam wchodzić. Póki co będziemy eksplorować, zobaczymy, co nas tutaj czeka na tej wodzie. To jest coś a la monument chyba, bo już tam widziałem guardiana. Co jest? Dobra, chyba właśnie mnie uderzył i prawie zginąłem. Tu jest jakaś kopuła? Próbujemy tu wejść? O, tutaj też mnie bije. Czy tu coś jest ciekawego? Chyba nie. O Jezu, co jest? Co te serca mi tak szybko spadały?
Chciałem powiedzieć, że popłyniemy na ten nasz jacht, tylko że no nie mam pojęcia, w którą on był stronę. Po prostu popłyniemy przed siebie. O, dobra, mamy. Mamy nasz jacht. To będzie taka nasza tymczasowa baza. Po zwiedzeniu terenu wokół naszego jachtu uznałem, że kolejną rzeczą, jaką trzeba zrobić, jest zebranie większej ilości żelaza. Biorąc pod uwagę, że nie mieliśmy jeszcze żadnych dobrych itemów, najlepszą opcją było zejście do cave'ów. Niestety jednak nie było to takie proste, jak się mogło wydawać. Zejście do cave'a w tym wypadku nie jest takie łatwe, bo jak tylko wchodzę do wody, to zadaje mi obrażenia. Dobra, zrobimy łóżko i pójdziemy spać. No i też przy okazji skapnąłem się, że jedzenie nam się kończy, więc po prostu chyba teraz będę się starał nie sprintować w żaden sposób. Fajnie by było znaleźć w takim razie po prostu miejsce, gdzie jest jak najbardziej płytko i z tego miejsca po prostu się wkopać. Tylko też muszę pamiętać o tym, że nie mam kill-offa, a jak nie mam kill-offa, to muszę zrobić kill-off. Także robię drewniany, no i jakoś musimy sobie poradzić. No i po prostu będziemy musieli poszukać miejsca, gdzie jest w miarę płytko. Portailo, co ty tu robisz? No i dobra, mamy buty, jeszcze idealne na ocean właśnie. Ale dobra, chyba bardziej płytkiego miejsca nie znajdziemy, więc trzeba będzie spróbować. Zrobimy łopatę. Dobra, jest łopata, szkoda, że drewniana. No i musimy spróbować po prostu, lecimy. Nie topię się. Dlaczego się teraz nie topię, a tam się topiłem? Ale ogólnie wkopaliśmy się, więc jest progres. Możemy iść w dół. Oczywiście muszę uważać, ponieważ jesteśmy na wersji 1.19.2, co oznacza mniej więcej tyle, że są tutaj ogromne cave'y. I jak do takiego wpadnę, to po prostu będzie koniec filmu. Bo oczywiście jeszcze nie wspomniałem, że gramy na trybie hardcore, czyli jak zginę, to po prostu film się kończy, a świat zostaje usunięty. Skoro wykopałem już trochę kobla, to zrobimy sobie kamienne toolsy. Kamienny kill-off. Kamienną łopatę i kamienną siekierę też. Dobra, myślę, że możemy lecieć w dół. Ogólnie mogę wam powiedzieć, że kiedyś dosyć mocno się interesowałem Trójkątem Bermudzkim. No i tak jak się zawsze słyszy, że tam są jakieś dziwne anomalie, że właśnie znikają statki, samoloty i tak dalej, to również kiedyś przeczytałem o takiej teorii, że pod Trójkątem Bermudzkim znajduje się Atlantyda, co jest dosyć ciekawe, nie? Zwłaszcza, że w tym momencie wkopujemy się w dół. Jakbyśmy znaleźli teraz taką Atlantydę, to nie pogardziłbym. Dobra, mamy dużo żelaza, więc fajnie. Myślę, że zaraz sobie to przepalimy, tylko jeszcze musimy oczywiście znaleźć węgiel. Podwodna jaskinia, czy... Dobra, nie dostajemy obrażeń. Jednak dostajemy. A tu już nie. Dobra, czyli to musi być, nie wiem, albo związane coś z biomem, albo że jakaś woda jest zanieczyszczona, czy coś. No dobra, to chyba będziemy się dalej kopać w dół w takim razie. O! Dobra, to, że teraz kopałem tak na bok, to no w sumie uratowało mnie, no. No i jesteśmy w jakimś ogromnym cave'ie. Mam nadzieję, że nie ma jakichś specjalnych zdolności. No nie, chyba nie ma. Dobra, pierwszy mobek zabity. Pojawił nam się tu szkielet. O kurde. Nie, nie, nie. Nie. Nie mogłem znaleźć tarczy w ekwipunku, mam jedno serce. Dobra, zabiłem go. Jeść złote jabłko. Dobra, zjem. Zjem te złote jabłko. Nie chcę tych marchewek marnować, ponieważ fajnie by było potem zrobić z nich jakąś farmę. Wyszedłbym już na górę, dlatego że no i tak potrzebujemy węgla, a z tego co wiem, no to węgiel w większej ilości występuje właśnie na tych wyższych poziomach. Wykopię tego dirta, żeby właśnie mieć potem na farmę. Denerwuje mnie już ta woda. Co jest, no? Ma to sens w sumie. Jesteśmy na Trójkącie Bermudzkim, to może być wszędzie woda. Po tej sytuacji zebrałem wystarczająco żelaza na zbroję, a chwilę później zacząłem zbierać węgiel. No i mamy węgiel. W sumie wykopię go najwięcej jak tylko mogę. No i teraz jak już mamy węgiel, w zasadzie moglibyśmy wychodzić, ale ja w sumie wolę przepalić sobie to tutaj. I przy okazji od razu sobie zrobimy właśnie zbroję i tak dalej. Dobra, przepaliło nam się żelazo, więc teraz już możemy zacząć sobie robić zbroję. Butów póki co nie będę robił, no bo mamy te złote z enchantem Death Strider, więc myślę, że ten enchant nam w sumie się przyda. Teraz dorobię jeszcze toolsy. No i myślę, że teraz już możemy wychodzić. Mam szczerą nadzieję, że nie będzie teraz noc. Oczywiście, że jest noc. No i ja nie wierzę w to. No. Siema, kaczko. Co tam u ciebie? Dobra, robi nam się dzień. Po wyjściu z cave'a zauważyłem, że bardzo potrzebujemy jedzonka. Dlatego następną rzeczą, jaką chciałem zrobić, była tymczasowa baza, a w niej farma marchewek. Jednak zanim ją zrobiłem, zobaczyłem na horyzoncie kolejne statki. Zwykły villager? Dobra, to jest chyba ten statek, na którym nic nam nie będzie grozić, więc fajnie. Siema, chłopaki, co tam u was? Co tam u ciebie? A, tak myślałem. Mamy skrzynkę, proszę coś dobrego, proszę.
Dziękuję. Czyżby to był kolejny statek villagerów? Kolejna skrzynka, no i kolejne żelazo, no i też mamy emeraldy. To zniszczymy sobie. Jak na razie to powiększymy sobie trochę. To będzie taka nasza tratwa. Nie musi być to wcale duże. Nie wiem, zrobimy tak. No i myślę, że tutaj właśnie postawię jakąś skrzynkę po prostu, gdzie możemy wrzucić nasze wszystkie itemy. No i od razu teraz już przeszedłbym do budowy właśnie farmy. Robimy łóżko i idziemy spać. Mamy nowy dzień, piękny wschód słońca. Dobra, mamy kości, więc zrobimy sobie jednak mączkę kostną i po prostu je spróbujemy wyrosnąć. Dobra, jest jedna, jest druga i trzecia nie do końca. Zasiejemy tu, a my zrobimy sobie jeszcze drugą siekierę i popłyniemy właśnie na ten statek, żeby no troszeczkę go zmodernizować, tak bym to nazwał. Au. Dobra, mamy 2,5 serca, więc naprawdę musimy troszeczkę bardziej uważać. Dwa serca. Jeden statek opróżniony z drewna, także też popłyniemy sobie na tamten statek i zrobimy to samo. Dobra, zebrałem całe drewno, jakie tutaj było oprócz desek. No i ogólnie mamy 1,5 serca, więc warto by było chyba wrócić do tej naszej bazy i zobaczyć, czy może już wyrosły nam jakieś marchewki. Tu mamy jeszcze jakieś nasionka, to przy okazji je zasadzę, zobaczymy co to jest. Dobra, trochę poławczyłem i jak widzicie wyrosły nam te wszystkie marchewki. O, w ogóle nie muszę... Co? Serio to tak działa? Że klikam prawym, sadzi mi się następna marchewka, ale kozackie. O nie, tylko nie deszcz. A, burza. No to jeszcze lepiej. Dobra, to szybko zbierzmy te marchewki. W ogóle sporo ich, aż 30 mam z tego, więc w końcu możemy sobie zregenerować życie. No jak widzicie też przy okazji wyrosły nam tutaj te... Okej, z tego można zrobić na przykład piwo. Gdy zrobiłem bazę oraz zregenerowałem życie, chciałem zdobyć kolejne itemy. Dlatego uznałem, że pora się wybrać na jakiś wrogi statek. Więc nie przedłużając, wyruszyłem w podróż. Villagerowie na tratwie. Co tam u was, chłopaki? Okej, mamy jakiś statek. Czy to był ten statek z bossem? Dobra, podpłyniemy i się przekonamy. Może tu jest jakaś nagroda czy coś? On nas chyba nie zauważył. Dużo ich tu jednak. Weźmiemy sobie skrzynkę. Okej. Co jest? Co tu za itemy? Amunicja, mamy jakąś strzelbę. Podoba mi się to jak najbardziej. Dobra, tutaj mamy kolejny statek. Dobra, mamy żelazo, mamy złoto nawet. Czekajcie, spróbujemy tu wejść, zobaczymy. Au. A, nie. To był zły pomysł, A, ukradłem im jednego tego. Ukradłem im ziomka. Siema stary, nagrywasz ze mną odcinek? Au. Dobra. Oj. Dobra, zaczęło być niebezpiecznie, a tam jeszcze dwóch jest. Albo zjem złote jabłko po prostu. Dobra, mam to. Czemu? Co jest? Oni się biją! O co chodzi? Co to było? Sorry, stary. Nie rozumiem, co się właśnie stało. Dobra, zobaczmy, co jest w skrzynce. Diament, bardzo fajnie. Po zwiedzeniu paru statków nie chciałem się zatrzymywać z progresem, ponieważ dalej miałem do zrobienia 3 zadania. Pierwszym, które postanowiłem zrobić, było stworzenie netherite'owej zbroi. Ale żeby ją zrobić, najpierw potrzebowałem zdobyć diamentowego seta. W związku z tym wyruszyłem z powrotem do podziemi w poszukiwaniu diamentów. O, węgiel. Akurat węgiel zawsze nam się przyda. Co jest? Axolotl, czemu on ma ten efekt? Czy to jest jakiś dungeon? Jest tutaj, pływa sobie. Fajnie by było go wziąć w sumie. Dobra, zrobimy wiaderko i weźmiemy go sobie. A to w ogóle woda mnie nie bije, fajnie. Dobra, mamy axolotla. Au, au, au. Czekajcie. Oj, oj, oj. Szybko, szybko, szybko. Nie, nie, nie. Nie. Dobra, zjadłem złote jabłko, bo nie wiedziałem, co się dzieje. A miałem już chyba, nie wiem, 2 serca czy coś. Ale dobra, jesteśmy w podziemiach, słyszę żaby. Zejdźmy po prostu w dół. Bo oczywiście najbardziej nam zależy na tym, żeby znaleźć diamenty. A znaleźliśmy mineshafta.
Diamenty! Dobra, mamy. Bardzo fajnie, że udało się znaleźć. I nawet więcej niż jeden, gdzie z moją klątwą to powinien być jeden. Ale dobra, udało się. Mamy już 8 diamentów, bo jeszcze zebraliśmy wcześniej ze statków. Co to było? Jezu, przestraszyłem się. A, biją mnie. Dobra. O, no i mamy. Tym razem klątwa zadziałała. Jeden. Tak jak mówiłem wcześniej, zależało mi głównie na zbieraniu diamentów i po jakimś czasie udało mi się ich zebrać wystarczającą ilość na zbroję oraz tulsy. No i mamy kolejne diamenty. Dobra, mamy 33 diamenty, więc w sumie możemy wychodzić, bo mamy wystarczająco diamentów i na zbroję, i na narzędzia. O! Mamy spawner. Złote jabłko, spoko. I name tag, a name tag w sumie nam posłuży, żeby nazwać naszego axolotla potem, więc fajnie. No i dobra, myślę, że bez przedłużania możemy zacząć robić naszą diamentową zbroję, więc no dobra, zaczynamy. Klata, hełm, spodnie i buty. No i mamy całą diamentową zbroję, więc mega fajnie. Do tego teraz zrobimy diamentową siekierę, diamentowy miecz, diamentowy kilof oraz diamentową łopatę. No i teraz wyglądamy o wiele lepiej. Wyrośniemy sobie trochę tych marchewek, no i na długo na powierzchni nie zostaniemy, ponieważ chciałbym się też udać do netheru, żeby właśnie pozbierać netherite. Tylko że mamy tutaj tego naszego axolotla. W sumie zrobimy kowadło od razu i od razu nazwiemy sobie tego naszego name taga. Kurczę, jak teraz nazwać tego axolotla? To będzie odpowiednia nazwa. Maniek. Z pozdrowieniami dla Mikolsa. No i dobra, gdzieś go tutaj musimy wypuścić. Także sobie go nazwiemy. No i mamy swojego axolotla. No i teraz już myślę, że w sumie moglibyśmy właśnie pójść do netheru. Kolejnym etapem do zrobienia netherite'owej zbroi oczywiście było zebranie debrisu. Jednym z najszybszych sposobów na szukanie go jest zdecydowanie wysadzanie łóżek. Jednak moim problemem było to, że nie miałem wystarczająco dużo wełny, aby je zrobić. Wtedy sobie przypomniałem, że na większości statków są maszty z wełny. Dlatego od razu wyruszyłem ją zebrać. Co ty tu robisz? Cześć. Wszystko okej u ciebie? Chyba nie. Robimy łóżka. No, tyle nam na pewno wystarczy. Gdy zebrałem wystarczającą ilość wełny, chciałem od razu wyruszyć do netheru. Niestety nie pamiętałem, gdzie znajdował się portal, który znalazłem wcześniej na wodzie. Więc uznałem, że najlepszą opcją będzie wkopanie się do jaskiń i znalezienie tam źródełka lawy. No i wkopujemy się w dół. No i mamy lawę. No i możemy zrobić portal. Naprawdę? Dobra, zrobię to po prostu tak. Trochę dziwny ten portal wyszedł, ale najważniejsze, że jest. Dobra, odpalił się portal, także możemy wchodzić. Zobaczmy, co nas czeka po drugiej stronie. Oj. Dobra, jesteśmy. Mamy piratów w netherze? Co jest? Dobra, jesteśmy na czerwonym biomie. Tutaj dużo ich tutaj jest. Nie wiem, czy chcę się z nimi bić. No ale chyba nie mamy innego wyjścia, jeżeli chcemy przejść dalej. Zauważył mnie chyba, czy nie? Ta. Idzie mnie bić? Czemu on mnie nie bije? Jesteś agresywny? Co jest? Oni się biją! Szybko poszło. Po wejściu do netheru od razu wkopałem się na 14 poziom i zacząłem szukać debrisu. Oprócz tego kopałem przy okazji złoto, bo jak wiadomo również jest ono potrzebne do zrobienia sztabek netherite'u. A jak na razie wkopmy się na 14 poziom, żeby oczywiście zebrać debris. Jesteśmy na odpowiednim Y, więc możemy zacząć wysadzać. Dobra, no i od razu mamy pierwszy debris. Dobra, udało mi się zebrać 20 debrisu i przy okazji jeszcze kupiłem złoto. Także mamy wystarczająco debrisu na całą zbroję. Także wejdźmy do normalnego świata. Okej, jesteśmy. Ała, co jest? A, za mną wszedł. Trochę mnie niepokoi to, że nie mamy już jedzonka praktycznie. Ale dobra, spróbujemy się szybko stąd wykopać. O, dobra, woda, wypływamy. Dobra, jest nasza baza. Dalej marchewki nie urosły, szkoda. Dobra, na szczęście w skrzynce mam jeszcze 9 chlebka. Zróbmy nasz stół do netherite'u. Dobra, mamy netherite skrapy. Dobra, także mamy 5 sztabek netherite'u. Także bez przedłużania zróbmy sobie netherite'ową zbroję. Hełm, klata, spodnie, no i buty. No i mamy też advancement. No i teraz została nam jeszcze jedna sztabka. Wydaje mi się, że najlepszym wyborem w tym wypadku będzie miecz. Także łączymy sobie
No i co, zdecydowanie mogę powiedzieć, że czuję się teraz bezpieczniej. No i oprócz tego, pierwsze zadanie z tego filmu mamy zrobione. Zostały nam jeszcze dwa, czyli zrobienie statku, potem walka z bossem. Po zrobieniu pierwszego zadania od razu chciałem zająć się następnym, czyli oczywiście zrobieniem statku. Największym problemem poza moimi umiejętnościami budowania było to, że nie miałem bloków. Dlatego uznałem, że po prostu pójdę wykopać drewno ze struktur, na których już byliśmy i z tych bloków powstanie mój statek. Także teraz myślę, że już zajmę się właśnie budową jakiegoś statku. Mam nadzieję, że jakkolwiek mi to wyjdzie. Na szczęście mamy piękny wschód słońca, idealna pogoda, żeby zacząć budować statek. No i dobra, tak się prezentuje mój statek. Najważniejsze są starania, tak? Tak słyszałem przynajmniej kiedyś, więc tego się trzymajmy. Jest okej, chyba, nie? To jest ster, jakby co. Także można powiedzieć, że drugie zadanie w tym filmie jest również już zaliczone, więc teraz w zasadzie przyszła pora na ostatnie zadanie, czyli walkę z bossem. Walkę z bossem, który znajduje się na jednej z wysp, na którą będę musiał popłynąć. Czy uda mi się go pokonać? Nie mam pojęcia, tak szczerze. Po zrobieniu statku przyszła pora na ostatnie, najtrudniejsze zadanie, czyli walkę z bossem. Zanim jednak wyruszyłem, zrobiłem złote marchewki oraz ogólnie przygotowałem się do walki. Jesteśmy gotowi. Przed nami walka z bossem na trójkącie bermudzkim, także no myślę, że możemy ruszać. Jak płynąłem do wyspy z bossem, przy okazji natknąłem się na statek, którym jeszcze nie byliśmy. Dobra, wejdźmy na ten statek. Au, 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 co jest? Dobra, całkiem mocno biją. Dostałem dwa serca na hita. Dobra, dostał. Zabity. Dobra, zabity. Zabity. Dobra, pokonałem ich wszystkich. Czy jest tu coś ciekawego na tym statku? Skrzynka. Mamy tu coś ciekawego. Okej, mamy ten miecz, który oni mieli. No ale dobra, wydaje mi się, że już jesteśmy w miarę blisko, bo jak widzicie, pojawiają się tutaj nam jakieś wyspy, więc myślę, że zaraz właśnie spotkamy wyspę z bossem. Dobra, mamy naszego bossa. Wygląda przerażająco dosyć. O kurde, dobra, ale bez przedłużania lecimy, zamienię sobie marchewki i spróbujemy go zabić, lecimy. O, co? Uciekł. Dobra, jest tu, bijemy go. Dawaj, dawaj, czemu mi się nie wyświetla jego boss bar? Dobra. Co jest? Dobra, on ma jakieś specjalne zdolności, żeby mnie odpychać. Dobra, ale bijemy go, może zaraz uda się go za... No kurcze, nie? Dawaj, bij się ze mną. No, no i uciekł. Dobra, tu się pojawi. Mamy go. Bijemy. Na spokojnie. To on mnie za... Ała. Dobra, teraz serca. Au. O, dobra, jem złote jabłko. Szybko. Dobra, zjadłem. No, co jest? O, nie, 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 nie. Szybko, szybko. Nie. Dobra. No, muszę go zabić. Dobra, jem złotą marchewkę. Nie mam pojęcia, ile on ma HP. O! Udało się! Pokonałem go! Dobra, mamy to! O kurde, ile rzeczy z niego wypadło! Dobra, mamy jakieś... O kurde, co to jest? Co jest? Co się dzieje? Ja nie wiem, czy ja jakiejś klątwy nie rzuciłem, nie wiem. Nie mam pojęcia, ale mamy dwa jeszcze takie. No dobra, spróbujemy to wykorzystać. Mam nadzieję, że nie zginę. Okej. O! Diament! Dobra, to jest kozackie, fajne, jakieś takie losowe rzeczy. Jakbym jakieś lucky bloki otwierał czy coś. Coś w tym stylu, nie? Dobra, został nam ostatni. Otwórzmy to, zobaczmy. Mam nadzieję, że nic złego. Co jest? Nie, 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 nie! Trzy serca! Ale dobra, trzecie zadanie w tym filmie wykonaliśmy! Czyli ogólnie udało nam się wykonać wszystkie zadania, więc mega się jaram. Jeszcze na koniec właśnie jakiś taki bonus w postaci tej nagrody był. No ale póki co, już się będę z wami żegnał, także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Tak jak trójkąt bermudzki jest ciekawy w normalnym świecie, tak też okazał się ciekawy w Minecrafcie. Także w sumie wszystkie zadania są skończone. Co jest? Kim jesteś?